Uważaj, gdzie stawiasz nóżki. Powolutku. Ostrożnie, kochanie, ostrożnie. Ostrożnie? 9 miesięcy temu prosiłam cię o to samo. Zamyśliłem się. No już, nie denerwuj się, chodź. Słuchaj, to na pewno jest tutaj? Nie wiem, no adres się zgadza. No ale gdzie są jakieś koce, jakieś karimaty, nie wiem, jakieś takie materace, cokolwiek, no. Przestań marudzić. No co? To była jedyna szkoła, w której mieli wolne miejsca. A nie wiem, czy zauważyłeś, ale naprawdę już nie mamy czasu wybrzydzać. Dobrze, już, spokojnie, nic się nie denerwuj. No, usiądź sobie, zaraz ktoś przyjdzie na pewno. No, siadaj. Krzesełko wytrzyma? Wygodnie ci? Bardzo. Krzesełku mniej. O szczęście, że się... Dobra, cichutko już. Żadnych tych, tak. Powiedz tylko jeszcze... Dużo tu zapłaciłaś za to jeszcze? Kuźwa, 10. raz pytasz! Mniej niż w innych szkołach. Tylko tutaj musiałam zapłacić za całość z góry. Jak za całość z góry zapłacić? A co miałam zrobić? Ale... Całość z góry. Dobra, już spokojnie, się nie denerwuj. Lotniskowiec wylądował? Dobrze. Zaraz ktoś przyjdzie. Naprawdę, jeszcze jeden żart, to pożałujesz. O, już ktoś idzie, pewnie położna. Spokojnie, zaraz ktoś się tobą zajmie, no. Do mnie? Tak, ale... Na zajęcia? Przepraszam, ale przepraszam, pan je prowadzi? No, jakby to powiedział Niemiec, ja. Ale nie, przepraszam, ale niby to chyba powiem... Dyplomowany mechanik Marian Rodzeń, ale... bardzo miło. Świetnie. A tak, tylko że chodzi o to, że my chcieliśmy do szkoły rodzenia. No, jestem Marian Rodzeń, dyplomowany mechanik, to jest moja szkoła. Nie. Chodzi o to, że myśleliśmy, że to jest taka prawdziwa szkoła rodzenia. No to jest prawdziwa szkoła rodzenia. Ja się nazywam Marian Rodzeń i to jest moja szkoła od nazwiska Rodzeń. Marian Rodzeń, szkoła rodzenia, no. Ale nie... Także witam na zajęciach z naprawy samochodu. Ale bo zaszło pewne nieporozumienie. Ja nie chcę się dowiadywać o jakichś tam naprawach samochodu. Po prostu mi chodzi o to, że chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś o rodzeniu. Tak. Aha. Chcemy się czegoś dowiedzieć o rodzeniu. Rozumiem. Urodziłem się 20 września. We Lwówku Śląskim. Mama jechała z Mirska. Prawie w taksówce się urodziłem. Warszawa Kremowa. Pan kompletnie nie rozumie. Nieporozumienie ogromne. No. Nam chodzi o poród. Dzieciątko. Tu. Poród. Czy wyście się zmówili wszyscy? To jest jakaś zmowa jest? Ale o co panu? To jest 5. ciąża w tym miesiącu. Ale... To jest takie... Jak to się nazywa, jak dziecko prawie wybucha? Co? Baby boom jakieś? Ale... Ale proszę pana, ale to nie uważa pan, że to jest pana wina? No właśnie. Moja wina? No tak, pan... ale przepraszam bardzo, no to jak pan nazwał szkołę? No a dlaczego moja wina? Dlaczego? No, jak miałem nazwać? Wprowadza ludzi w błąd. No jak nazwą tej szkoły, proszę pana? A jak mam nazwać? Nazywam się Rodzeń, to jest szkoła rodzenia. Jak mam nazywać? Szkoła Kowaluka? To bym dopiero wprowadzał w błąd. A jakby się Kowalak w Pawłowicz się skurwa kocha! Rzeczywiście, ma pan rację, nie może się inaczej nazywać, to jest szkoła. Proszę pana, ja wiem, że pan jest zdenerwowany, ja też, my tu wszyscy jesteśmy zdenerwowani, ale proszę sam stwierdzić, jak można nazwać szkołę rodzenia? Pan ma jeszcze normalnie dopisek, szczęśliwy maluch. Specjalizacja Fiat 126P! Nie. Nie no, przepraszam bardzo, wkurwa się tym Kowalukiem, jak kurwa. Strzelam. Andrzej, zostaw pana. Nie wiem, komu masaż robić pierwszemu, wie pan. Andrzej, do mnie! Andrzej! Andrzej! Jeszcze kurwa Andrzej! Andrzej! A na drugie Jarosław, tak? Nie pan... Ja bym powiedział, wypierdaj, ale kobieta jest w ciąży! Kto się nasłucha, no co pan? Proszę moi... pana! Ja za chwilę popłaczę! Kochanie... Ja już mam wahania na... Wychodzimy. Wychodzimy. A! Daj mi rękę! Jedna rzecz. Andrzej! Jedna rzecz. Zaraz wychodzimy. Skoro tak no. Sytuacja wygląda, może by pan nam po prostu
oddał pieniądze. Nie, to przecież przelew to nie jest licznik od Astry, tego się nie da cofnąć. No ale... Ale to my za całość z góry zapłaciliśmy, Andrzej? No to... Co? Andrzej, wychodzimy? Ja już nie wiem, czy ty się cieszysz, czy ty... Andrzej... Nie, ale poczekaj, Andrzej, zapłaciłaś za całość z góry, szkoda pieniędzy. Panie Rowy, Andrzej. No, skoro my tu już jesteśmy, może by pan coś tak jednak powiedział o tym całym tam... No tam coś tam mogę pomóc, bo trochę coś tam się znam, doświadczenie mam. Widzisz? Ma pan doświadczenie? Tak, ja już tutaj robury robiłem, jelcze, kamazy. Rzucam. Nie takie rzeczy się wyciągało, spokojnie. Ale bardzo, co pan powiedział? Co? Co pan miał tutaj na warsztat? Kamazy, jelcze, no ciężarówki. Andrzej? A tak, przepraszam bardzo, to pierwsza ciąża? Pierwsza. A właściciel? Ej, pierwszy. No Andrzej! Sama mówiłaś, że pierwszy jest. No ale jak tak możesz? No ale jak... Wie pan, no, pytam, bo one zawsze mówią, że pierwszy, tak jak handlarz w komisie. Jakby potem tak pogrzebać w historii, to może być nieźle nastukane, nie? Wie pan, że... dobra. Ale panu bardzo dobrze idzie. Luz, luzy pan... na wahaczach, jakieś coś, wie pan, to jest... Trzeba sprawdzić, nie? Niech pan kontynuuje. Niech pan powie, jak się na przykład zachować... Znaczy w ogóle nie, dobra, zacznijmy od podstaw. Jak w ogóle ten poród według pana wygląda? Znaczy to na moje. No. Taki poród to jest jak wyciąganie silnika z Golfa Trójki 1.9 TDI, nie? Mało miejsca, trudno chwycić, jakieś dziwne kable się ciągną. Nie, po prostu nie wierzę. A... To teraz niech pan powie, jak się powinniśmy zachować w czasie porodu. No przede wszystkim nie patrzeć mechanikowi na ręce, nie? Czy tam lekarzowi, no bo się zestresuje, coś spierdzieli, to jest bardzo łatwo pomyłka, nie? Tak, tak, no, tak. Tylko wie pan co? No. Lekarz to jest fachowiec, a nie pierwszy lepszy mechanik. Dajcie spokój. Łagodna byłam. Co to ja jestem gorszy niż lekarz? Proszę panią. W latach 90. W latach 90. z moim przyjacielem tu w garażu obok dokonaliśmy pierwszej w Europie transplantacji silnika z anosa do Matiza. Nikt nam nie wierzył, mówili, jesteśmy szaleni, ale byliśmy pełni idei, byliśmy gotowi ruszyć z posad silnik dla nosa. A, i co? Tak. I co, przyjął się przeszczep? Że no, Matis nie przyjął przeszczepu i osierocił małe zielone tiko. No nie wierzę. O, wie pan. Bardzo smutne, co pan opowiada, ale niech pan kontynuuje, niech pan powie na przykład, o, co z bólem, no. A no tak, to boli, bo my często jesteśmy zgięci, to i w plecach strzela. Ja na ten przykład, jak mnie boli, to sobie z tyłu tym borsuczym łajnem smaruję, nie? Przepraszam, łojem. Przepraszam, nie, to... Łajnem to by gówno z tego było, to nie ma sensu smarować. Ból w czasie porodu. O, właśnie. U kobiety. To kobiety coś boli? Właśnie nie wiem. Przepraszam bardzo. Czy pan kiedyś rodził? Nie, a pani? Też nie. Andrzej? Co się mądrujesz? Znaczy... Andrzej. Dobra, spokojnie. No, nie drażnij prezesa. Dobra, ostatnie pytanie. Niech pan powie, co żona powinna zabrać ze sobą do szpitala? Jak tak na nią patrzę, to sporo żarcia. Andrzej, i ty na to pozwalasz? Nie no, proszę się nie denerwować, no w szpitalu źle karmią. Także jak się ze sobą nosi, to człowiek się nie prosi, nie? No. A dużo żre? Je? Ani. Co pan gada? Daj pan spokój, Ilona wpierdziemy. A tłuste je? Je tłuste? Samo tłuste. Wie pan co, ja tam nie wiem, ja tam się może nie znam, ale po mojemu, jak samochód dużo oleju bierze, to trzeba się pozbyć. Oddaj pan, póki jeszcze w miarę dobrze wygląda, nie? No, nie no, co pan? No, a co, zżył się pan? No wie pan, człowiek raz ustawi fotel, to nie chce przesunąć. Ja wiem.
To już się samo posuwa. Panie, powiem tak. Rok, dwa. Dwa najwyżej. I oddaj pan to, bo potem pan się tego nie pozbędziesz. I będziesz pan jeździł na tym foteliku, aż was szrot nie rozłączy. Po prostu już mam dość tego, bo naprawdę. O, o, ale jest dobra wiadomość. Klima chodzi. A w tych starych rocznikach to rzadkość. Przy pana, już mam dość słuchania tych pierdół. Spokojnie, spokojnie. Rozumiem, spokojnie, rozumiem kobietę. Teorii nikt nie lubi. Przejdźmy do praktyki. Ej, gościu, gościu. Co? Co? Jakiej praktyki? No, jakiej praktyki? No, co się dzieje, jak się rodzi dziecko? No, rodzi się dziecko i trzeba zrobić... Trzeba zrobić test na ojcostwo! Ach! Lubi pan ryzyko, no i dobrze. Nie ma sensu, Andrzej, nie ma sensu. Nie, przepraszam. Jak się rodzi dziecko, to trzeba przeciąć pępowinę. Brawo! Cisza, nie jesteś taki głupi, jak cię w mediach pokazują, Andrzej. Słuchaj, tu masz tak. To jest alternator od Fabii. To jest kabel, a to jest, proszę ja ciebie, nożyce do blachy to są. No, tnij pępowinę, tylko uważaj, żeby cię ręka nie zadrżała, bo będziesz cienkim głosem mówił. No, dawaj. Ja? No, a ty. O kurczę. Ja, ty. Świntuchu, no jakie dawaj. Emocje. No, są, nie? No to... Andrzej, czyś ty zdurniał? Jesteś matka? Trzymaj pępowinę. No, chyba zwariował. Trzymaj pępowinę, mówię. O Jezu, no. Miłość, nie tą ręką, z nerw. Kurczę, aparatu nie wziąłem. Emocje są ważne, emocje i wspomnienia. No. Nie wiem, czy mi się uda, bo ja pierwszy raz to... Jest! Jest! Andrzej, zobacz! O Jezu! Jaki piękny alternator, patrz! O Jezu! Jest! Jeszcze umazany! O, chłopiec! Będzie ze 3 kilo! No, tak, tak! Z czego to? Z Fabi. Damy mu Fabianek. Nie, po prostu już mam tego serdecznie dosyć! Jak co się denerwujesz? Nie, za chwilę przez was, po prostu mi wody odejdą! Jak to wody odejdą? To do szpitala trzeba, to szybciutko! Panie rodzeń! Co to znaczy, że wody odeszły? Chłodnica pie***a!